Siemanko, z tej strony też. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że będę dzisiaj do was gadał, bo no, przez Rzeszów i okolice przeszła w sumie największa nawałnica ostatnich lat. I szczerze to ja, jak i ogólnie inni ludzie tam z tego całego towarzystwa rowerowego, myśleliśmy, że te zawody będą odwołane. Ale nie są. Ja liczyłem, że rano wstanę i będzie info na Facebooku, że zawody zostają odwołane, ale nie są, to jest dla mnie szok. Także jedziemy, słuchajcie, do Czubca. No i prawdopodobnie wystartuję ogólnie z GoPro na klacie. Jest taka duża bardzo na to szansa, no bo to nie będzie ściganie, tylko to będzie walka o przetrwanie. Ale z racji, że już opłaciłem start, no to szkoda mi tych 6 dych, dlatego pojadę. Jakbym nie miał opłacone, to bym nie pojechał. Ale tak, to pojadę, także lecimy do Czubca. Dobra, słuchajcie, o, czekajcie, bo tutaj legenda wyścigów, Piotr Grzebień. Jedziemy się przywitać. Słuchajcie, nie jest dobrze, widzowie, zaczęło lać strasznie w Czubcu. No, ja już jestem przebrany generalnie, elegancko. Tak to wygląda, no ale to będzie dramat ta trasa. Biorę GoPro chyba na trasę, bo to mówię, no to będzie walka o przetrwanie. Drive to survive, autentycznie. Mam nadzieję, że się tylko nie przeziębię. Każdy otworzony, także biorę drugą baterię do GoPro. I zwijam nagrywać dla was start, bo już będzie mega za chwilę startowało, a ja się muszę też rozgrzać. Panie już czekają na start. Punkcie odżywczy. Jest dużo śmiałków, powiem wam, jak na taką pogodę, na tym mega. Zobaczymy, jak to będzie. No patrzcie się na gimnika, póki jeszcze tak wygląda. Po to właśnie nie będzie tak wyglądał. Dobra, to GoPro odwala, samo się wyłącza, mam nadzieję, że teraz nie. No teraz jest okej, dopiero jak podłączam powerbanka, to coś się dzieje, nie wiem co. Nie wiem, czy mnie słychać ogólnie, bo strasznie leje. Ale powiem wam tak, jakby ktoś chciał, to zapraszam na Tipli. Wpłacajcie na 11, bo jest dramat z tym GoPro. Widzicie, nawet nie mogę wyścigu spokojnie nagrać. A znając to GoPro, to pewnie na 3 kilometrze padnie. I będzie dupa, a nie objazd, i tylko będę miał niepotrzebny balast. Oczywiście mam nadzieję, że nie. Ale wiecie, jak to jest. Nic, najwyżej je będę po prostu podładowywał na trasie, potem gasił. Najwyżej tak to zrobimy. Dobra, ja się grzeję i lecę na start. Tu mamy stanowisko złożone z absolutnych filarów firmy Decathlon. Lecimy, widzowie. 7, 6, 5. 6 jest.
to zioma. Dziadko? Fuj, już rower zapchany. Przewalony na sucho. Nawet nie chcę myśleć, co będzie na mokro. Dobra. Tomek R, przepraszam, jak to oglądasz. Wiem, że dalej kaleczę te zjazdy. Nie musisz mnie uświadamiać. Ale w błocie się kurde nie da, no. Jadę. A przynajmniej spróbuję. O, jak na lodzie. Dawaj. Tak, dwa? Tak. Jedziesz gdzieś? Co? Jedziesz! Dobra. To ma moje oko. Ała. Kurwa, nic nie widzę na oko. Tak jak Hawaj mówił, tylko tylnie. Przed niego nawet nie dotykam. Bądź jak topór, bądź jak topór, bądź jak topór.
uważaj. Wow, ale to wyratowałem. Witam przeziębienie. Trzeba będzie asfalt. Trzeba będzie naprawić. Na asfalcie muszę pojechać 200% tego co mam. Wypracować sobie taką przewagę, żeby mnie już coś opalić. Spoko, spoko. Ojebane. Uwaga. Wyglądacie jak sędziowie z PZKOL-u. Widzicie? Nawet ten pan ma GoPro 11, a ja nie. Tipi.pl, ukośnik Luters. Robimy tą 11. Dla takiego kontentu jak macie te chociażby. Tutaj najlepszy fotograf w mieście. Też! Ale tej południowej. A ten gości. Opa. Where hamule? Halo. Ale siły dostałem.
pierdolę. Ja powinienem mega startować chyba. Jedyne czego mi brakuje po technice. Kondycyjnie to mega. Słuchajcie, tak się odbudowałem teraz na tym 16 km. Czuję się jakbym dopiero wystartował. Albo jakieś ultra powinienem walić. Tylko bez techniki, bo patrzcie tu teraz. Byk. Ja tu teraz spadnę. Znaczy mam nadzieję, że nie. Ale to zejdę. Zobaczmy, jak się przejdzie. Chyba nie. Będzie to oddawała. Nie mam to też. Oj, tu będą te drewienka przewalone. Tu trzeba uważać, żeby opony nie rozwalić. Wyganiam na zjazda. To jest spore. Ej, to nauczyłem się chyba powoli jeździć w błocie. Fajnie. Zawsze mi tego brakowało. Zaczynam czuć flow. Opa. O, ładnie. Dobra, tu będzie, patrz. Łapie klęczkę. Wow, wow, dawaj, dawaj, dawaj. Fuck, fuck, fuck. Oj, oj. Opa. O kurwa, po kolana.
masz gałąź w kole albo w wózku. Thank you.
żeby ich złapie. Proszę Państwa, idziemy do legendy zjazdów. Jak tam Piotrek? Jakbyś prowadził rower, to się wiesz, jak zapierdolę? Nie widziałem cię, kurwa, nawet pod... Toś ty, jeden z tych, co bym przejechał, nie? Prowadził rower. Ale potem, jak poczułem już flow, to było git. No i już po wyścigu, na spokojna relacja. Teraz czekamy w kolejce na myjnię. Niestety nie ma miejsca na mycie, więc trzeba się będzie myć myjnią, analogowo. Trochę przypał. Ale cóż, nie wiem, który byłem, ale ponoć gdzieś koło 30-25 miejsca, coś takiego. Także byłoby w sumie całkiem sympatycznie. Fajnie by też było, jakby się w kategorii udało zdobyć. Ale to było, gdy znałem moje szczęście w tym sezonie. Także idę się myć. Ogólnie na GoPro jest kilogram błota, teraz jakiś gość dojeżdża do mety, nawet dwóch. Także jeszcze jadą. Nie było tak źle, powiem wam. Jak na tyle opadów, co było, to naprawdę nie było źle. No i słuchajcie, najtrudniejsze zadanie już za mną. Rower umyty, ja umyty. Tragiczne to było, kupiłem sobie mokre chusteczki tutaj w Marmaxie i generalnie no ciężko się było trochę umyć, nie ukrywam, ale się udało. Tutaj akurat organizatorzy trochę zawalili sprawę, wiedzą, że będą takie warunki, nic nie zapewnili totalnie, ale spoko, bo jest myjnia obok, także nie ma lipy. No i rower jeszcze trzeba raz umyć, ale to dopiero później, także nie ma źle. Grunt, że ja już jestem czysty w miarę i nie jest cieplutko. Jak tam chłopaki, wrażenia po mecie? Super, super było. Jak widać, się zmieniłem barwę na czerwono-brązową. Tak samo wygląda. Kierownicę, wszystko. Pięknie. A jak się wypowiesz na temat tego, że nie ma pryszniców i musicie iść się myć na myjnie? Jest wisłok. Nie przeszkadza mi to dzisiaj. Tak? Tak. Dobrze. Super. Zaraz to nagram. Wytrzymała rok. Cokże się powiesz na ten temat? Że... Jestem pod wielkim wrażeniem twoich umiejętności, ale jestem... Zgadza się. Ale jestem też pod wrażeniem, że nie zgubiłeś tego gdzieś po drodze i nie zostawiłeś. Bo mi się to na myjni rozwaliło, jak miałem rower. Na myjni. No. Patrzcie, poległa oś, Titi. Aha, uchwyt. Patrzcie. Właśnie do mnie nie bije się rowera pod ciśnieniem. Ale to było z daleka, przestań. Słuchajcie, poznałem już wyniki. Niestety, czwarte miejsce, słuchajcie. 27 pieprzonych sekund do podium. No niestety nie udało się kolejny raz, ale 27 sekund to już jest naprawdę blisko. To już było, praktycznie już dotykałem tego podium. No ale niestety czwarte miejsce, no jest jakaś klątwa w tym sezonie. Ciężko jest o to podium, raz się tylko udało. No ale nic, będę pracował nad tym, żeby już nawet 27... Kurczę, gdyby było sucho, ale no nie było sucho, więc nie ma co gdybać. I co? No generalnie to czekam teraz na losowanie, bo jest losowanie wśród wszystkich uczestników. Tylko jakaś babeczka jeszcze jedzie, także czekamy na nią wszyscy i co? I lecimy z tematem. Także tak to wygląda. No i jeszcze pewnie jakieś podsumowanie potem będzie. Słuchajcie, także już jest po losowaniu. Tradycyjnie już zresztą nic nie wygrałem. Wszystkie numerki z 40 oprócz mojego. Ja już jestem przyzwyczajony nawet. Ja tak po prostu stoję, bo jednak mam nadzieję, że wygrałem razem, ale to nic nie daje. Podsumowując, w sumie powiem wam, że warto było przyjechać do tego wszystko. Naprawdę okazało się, że ta trasa nie była w takim stanie jak na tyle opadu. I całkiem dobrze się bawiłem. Zjazdy poćwiczone na błocie. I też już trochę pewno zyskałem na tych zjazdach. Zresztą pewnie, nie wiem, co wam tam stawiłem z tego GoPro i czy coś z tego wyszło. Ale zjeżdżało się całkiem spoko już później po spaniu. Także w sumie fajnie.
No i co, także dzięki wam serdecznie za oglądanie się tego filmiku. Jeśli się spodobał, zostawcie łapkę w górę i suba. I zapraszam też na Tipi, jeśli się jeszcze bardziej spodobał. Tam możecie mi coś płacić, także zapraszam serdecznie. No i siemano.